Witam serdecznie, jestem Agron, a to kolejny odcinek z Gwincika. Dzisiaj mamy frakcję Królew z Północy pod Insurrekcję i deczek, który wam dzisiaj przedstawię, jest jednym z tych deków, które jeszcze chciałem nagrać w tym starym sezonie, ale po prostu stwierdziłem, że nie będę mieszał jakby swoich talii z taliami po prostu od was i właśnie z gwintowymi wyzwaniami. Dlatego ten odcineczek pokażę wam sobie dzisiaj. I teraz tak, jak ostatni odcinek widzieliście na Insurrekcji, na KP, to opierał on się na Koenie, a dzisiejszy opiera się po prostu na Wizegerdzie. Tu chcemy po prostu mieć jak najwięcej jednostek przez nas oczywiście powzmacnianych i później bardzo fajnie ten Wizegerd sobie działa. Jak zostawiałem ten odcineczek, jak zostawiałem sobie ten deczek gdzieś tam na potyczce, trafiłem na jakieś nie wiadomo co, po prostu nie ukrywajmy. I tam przeciwnik dał mi zespamować sobie na moje rzędy oczywiście Keldarem, z królową Mewę, która była też wcześniej rozstawiona i ta naprawdę wszystko ładnie się boostowało i ten Wizegard miał chyba na sobie koło 12 albo 13 punktów ataku, więc naprawdę bardzo solidny Wizegard. Tak to przeważnie on ma gdzieś na sobie 6, może 7, ale i tak nie wchodzi źle. Jeszcze jak połączymy sobie oczywiście jego ładunki z Onagerem, no to robimy sobie dwukrotność tych punktów, które sam Wizegard może sobie tutaj jakby wygenerować, więc naprawdę wydaje mi się, że deczek może całkiem fajnie sobie oddawać. My też oczywiście mamy zakończone z Blaviken, to jest nasza czwórka w tym deku, więc oczywiście teraz ta karta będzie na naszym rzędzie dalekiego zasięgu, więc spoko, dodatkowe skracanie. Mam oczywiście Iris i towarzyszkę Iris, no bo tutaj wzmacniamy sobie nasze karty jeszcze szybciej. Mamy też Muta Generator pod to, żeby nasze karty to się ładnie, pięknie wzmacniały. I później pod to wszystko mamy Erlanda. Erland, który też nie robi jakieś za dużo punktów w tym tutaj deczku. Przeważnie jest to jakoś no około 10-15 punktów, chyba maksymalnie, jak mi się udało zrobić to właśnie gdzieś koło 15 punktów na tym Erlandzie. W sensie, że tak wiecie, sam siebie się wzmacnia, wtedy po prostu miałby 19. Przeważnie to jest jednak 14 za 12, więc niby nie ma jakiejś tragedii, ale spoko. I teraz tak, gdybyśmy Keldara nie mieli, to Erland jest nam też nawet potrzebny. Dlaczego? Bo tu też mamy Berengara sobie na szóstce. Tych szóstek to trochę mamy, tak, bo mamy sobie oczywiście balistę, mamy fregatę i mamy dwa razy zwiadowcę rębaczy. Trochę może blokuje to nasze piątki, których też mamy tak naprawdę od groma i oczywiście dzięki zwiadowcy rębaczy od razu możemy stworzyć sobie kusznika i jeszcze raz odpalić sobie muta generator i poznać nasze jednostki przykładowo, więc też to fajnie sobie oddaje. A Berengar 12 punktów, przykładowo z muta generatora do wysokiej wzmocnienia będzie miał powiedzmy 13, z Iris może 14, więc to jest całkiem fajny finisher, tak? No bo Erlanda zagramy sobie wcześniej, jego rozkaz oczywiście, bo on oczywiście ma rozkaz, więc dlatego gramy go przykładowo przedostatnią naszą kartę, a później zagrywamy sobie Berengarę obok tego Erlanda. Warto pamiętać właśnie o tym, że to musi być, Berengar musi być zagrany w rzędzie, w którym już mamy jakiegoś innego Wiedźmina, bo inaczej ta karta nam się zniszczy. No chyba, że to jest nasz lasy i przeciwnik wtedy też nie będzie miał już na przykład kart, bo sposował sobie wcześniej, wtedy ta karta nam się nie zniszczy, bo ona zniszczy się na początku naszej tury, więc po zakończeniu naszej tury ta karta nie ulegnie jakby zniszczeniu sama z siebie, więc nie jest to jakoś najgorsze i ten Berengar no zazwyczaj po prostu nam tutaj jakby przeżyje i nie ma z nim większego problemu. A reszta kart no to takie typowe właśnie tworzenie pod zwiadowca rębaczy, ewentualnie pod Liryjskiego, pod Redańskiego i później wszystko działa fajnie sobie z Onagerem. Dzięki temu właśnie Onagerowi wygrywamy sobie przykładowo R1, a na kolejną rundę mamy też oczywiście potencjalnie jeszcze jeden Onager. Mamy też Onagerę pod większy, znaczy może bardziej pewniejszy dobór naszych kart. Bo to tak, Onagerę dobiera nam 3 karty powiedzmy. I powiedzmy, że jeśli nasza Iris będzie na naszej ręce, no to towarzyszka też dobierze nam jeszcze jedną kartę. Ale najczęściej to wyglądało u mnie tak, że ta Iris faktycznie na ręce jest, a o Neuromancję gram w towarzyszkę, no bo tutaj no chcę mieć jak najwięcej punktów oczywiście ze wzmocnienia z tej Iris, dlatego lepiej ją oczywiście grać sobie w R1. No i potem Mewę robi naprawdę całkiem fajne punkty, jeśli nie zostanie ona zablokowana albo przedwcześnie po prostu nam zbita. Także cóż, to było tyle jeśli chodzi o mnie tej talii, także widzimy się widzowie w pierwszym meczyku. Naszym pierwszym rywalem mamy szturmik. Mamy szturm, no to trochę szkoda, bo to będzie obijanie i trochę kontra na nasze wzmacnianie. Ale no dobra, trudno, jest jak jest. Mamy Iris, więc możemy sobie tutaj coś potencjalnie fajnego dobrać. Dobra, wyrzućmy raz balistę. Wyrzućmy raz zwiadowcę. Dobra, czyli muszę
dobrać mutant z Banator. Tylko jest problem. A mianowicie taki, że nie ma tutaj kusznika, więc ten Onager też nie będzie miał za bardzo tików, nie? Nie, no ale muszę to zagrać. Mutant z Banator, wydaje mi się. Daje mi się, widzowie, że muszę tak zagrać. Dobra, więc tak, zagrajmy sobie o Neuromancy od razu w towarzysze. Towarzysze Iris. Cyk, pyk. Bierzemy muta. Wyrzucamy sobie Iris. No i dobra, tam nam się karty fajnie zbuffowały. I teraz zagramy ten mutant z Banatorek, zagramy sobie zwiadowcę. A jak zwiadowca mi nie przeżyje, to chyba pomyślałbym nad pasem. Znaczy, no wiadomo, jeszcze nie takim szybkim pasem, coś tam jeszcze zawsze wyrzucimy, nie? Ale dobra. Na razie tak zagramy. I teraz polecimy tym zwiadowcom. Co on tam w ogóle? Aha, kapitan piratów. Dobra. No w sumie to jest korsarz, ale tej karty... Ale ona teraz fajnie też działa dzięki tym ładunkom, nie? To zawsze jest 6 punktów. Nawet gdyby nie miało zapału, to i tak powinno te 6 punktów zrobić. Niemalże zawsze, nie? Więc spoko. Dobra, on mi to i tak pewnie usunie. Ale trudno. Spróbujemy sobie to rozstawić. Tylko, że ty grasz tylko żołnierza, więc tak w sumie niepotrzebnie cię zagrywałem teraz, mam wrażenie. Ale dobra, ja to potrzebowałem żołnierza oczywiście pod fregatę, dlatego go zagrałem. Tylko i wyłącznie dlatego. Ale no dobra, no usunął mi go. Szkoda, szkoda, szkoda. No i teraz zmierzałbym już w kierunku tego pasu, tak szczerze powiedziawszy. Zbił mi potencjalnego żołnierza jedynego pod fregatę, a fregata tutaj miała fajnie działać sobie z Onagerem, bo ona miałaby załogę 1, nie? W sensie odnowienie na 1 by miała. I teraz by odpalała mi ten muta, znaczy twu muta mówię, Onager. Z drugiej strony zagrałem ten muta, wzmocniłem mało co, bo tylko 1/6. Więc może zagrajmy tą balistę jeszcze raz jednak. Zagramy tą balistę. Być może wciągniemy dzięki temu teraz od niego całego lidera, bo potencjalnie uderza teraz drakarem i zbija mi to liderem. Jeśli tak się nie stanie, to zagram jeszcze Onager. I wtedy będzie już pas. Flota. I drugi drakar. No dobra. Okej. Więc tak naprawdę tylko raz mogę uderzyć sobie tym, więc tak trochę bieda. Mam nadzieję, że teraz tego chłop nie spasuje, bo jak spasuje, to jestem w dużych tarapatach. I to w olbrzymich tarapatach wtedy będę, jak teraz tego nie spasuje. Wtedy będę się spasować na równych. Ło, dobra, leci Bjorn, no srogie, srogie poświęcenie. Dobra, dobra, no to tutaj do zera. Ładnie poszedł gościu. No ale my to pasujemy już. Tutaj nie ma czego zbierać. Takie punkty to chyba teraz jedynie Erlandę mogę nadrobić. No dobra, coś tam ten mutant z Banator nam zrobił, nie? Jest to trochę carry over na tych kartach. Także no spoko. Dobra, mamy też kusznika. Brakuje mi tych... mistrzów oblężeń. No mam tutaj się trzy machiny. Potencjalnie mógłbym tak zrobić. No i spoko. Możemy tak to wydaje mi się i zostawić. Tutaj do Nimirek poleci. Szkoda, że tutaj ten nasz wizygerdzik nie będzie miał... Znaczy no, ogólnie nie ma zapału, nie? Ale dobra. Może w ogóle on to spasuje? Tylko wtedy co ja na pas wyrzucę? Pewnie łucznika? No, najprawdopodobniej łucznika, tak. Tak zrobimy. Wieczny ogień i prostemu łucznikowi. Łucznika sobie wyrzucimy faktycznie.
No i dobra, mamy potencjalnie obrońcę, tylko co ten obrońca, znaczy jak wiele jest w stanie zaoferować mi mój obrońca? Bo tą tarczą może nawet dość szybko usunąć. A wtedy zrobi się, że tak powiem, niemały problem. Berengar jest z Erlandem, więc tutaj Berengara jakoś bardzo martwić się też nie musimy. Tutaj zostawiłbym potencjalnie wszystko na królową, która też również jest już przez nas tutaj fajnie wzmocniona. Mamy maszyny, mamy to. Dobra, to nie wygląda jakoś najgorzej. Zostawię tak tą rękę. Zostawię tak tą rękę i zagramy. Zaczniemy od naszego obrońcy. Zaczniemy od naszego obrońcy i niech się dzieje wola niebios. Że tak powiem. No dla nas kluczowe, żeby przetrwały nasze najważniejsze karty, czyli Zjadowca, Łucznik i Onager. No i później jeszcze potencjalnie Królowa. Bo Królową chcę zagrać jako czwartą kartę. Druga, trzecia, piątą kartę może. O, może czwarta, może piąta. W sumie z tym kosznikiem jakoś też nie będę musiał za bardzo się śpieszyć. Potencjalnie pod warunkiem, że wytrzyma mi ten obrońca. Ale już widzę, że jest Keltroll, to ten obrońca mi nie wytrzyma. Chyba, że nie będzie miał usunąć tej tarczy. Ale raczej będzie miał. Ale raczej będzie miał. No ale dobra, pożyjemy, zobaczymy. Erland też tam trochę tych punktów jeszcze mi zrobi, ale też nie jakoś za dużo. Okej, tak zagrałeś. I co, zbijesz mi tego zwiadowcę? Zbijesz zwiadowcę. Trochę boli. Brak zwiadowcy trochę mnie tu boli. No dobrze. Leźmy z tym. Leźmy z tym, teraz polecimy chyba w ogóle z Mewę. No tak jak mówię, no póki co z tym kusznikiem mi się nie śpieszy. Ale tylko póki co. Jest drakarek kolejny. Jest kolejny drakarek, dobra. My lecimy sobie z Oneiro. Polecimy z Oneiro, polecimy już z naszą królową. Chcecie wojnę, to będziecie ją mieli. Na razie zostawiamy. Teraz polecimy sobie z naszą balistą i dopiero później z Onagerem. Bo w sumie kolejność tu nie jest jakoś bardzo ważna, ale chciałbym tu poczekać trochę dłużej, bo nie wiadomo co jeszcze drugi mistrz oblęże mi tutaj zaoferuje, nie? I też nie mogę za bardzo wszystkich kart grać pod ten jeden rząd. Ale nie, no dobra, Erlanda przecież zagram sobie na tył. Erlanda mi nie ma czym zbić raczej. Raczej nie ma czym zbić Erlanda. Dobra, lecimy z tym, z tą balistą. No i właśnie, bardzo fajnie. I tutaj jeszcze poczekam, jak tutaj się... A, balistą to przecież mogę uderzyć, już na baliście mi się nie stakują ładunki. No to tutaj trochę zdupiłem sprawę, balistą mogę uderzyć. Ale tak w sumie nie miałem w co, bo tutaj same pancerzyki, nie? No tak, no za wszelką cenę chcę usunąć mi tego obrońcę. Cholierka. Cholierie. A jest krachu. Nie z krachu. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra. Dobra, dobra, czyli możemy zaraz sobie tu jeszcze ten Onager. Kolejny kusznik. No dobrze, niech będzie kolejny kusznik. No i tam nie zostaje mi za dużo punktów, ta fregata w ogóle jest niewzmocniona. No, tutaj nie zostaje za dużo punktów. No dobra, tutaj muszę usunąć tego kracha jakoś za wszelką cenę, nie? Jakoś muszę go usunąć. No dobra, wzmacniaj. Aha, i teraz zlipa z tym krachem, bo krach albo zbije mi Onager, albo zbije tą czwórkę tutaj. Mogłem wzmocnić ten Onager, nie zważyłem tego w ogóle. Aha.
Super. Obrońcy już nie mamy. No wam powiem, niedobrze to już wygląda teraz. Bo ja teraz tak, rzucam Kusznika, rzucam Erlanda, rzucam Wizegerda. Tak to widzę. Erlanda sobie rzucę wcześniej, jeszcze bym go ewentualnie kliknął, zrobiłbym, znaczy zabrałbym te wzmocnienia na niego. O kurwa, jeszcze ta Justiniana leci. Ta Justiniana przecież tutaj nie wyzeruje, nie? Dobra, jednak nie wyzerowała, ale to... To i tak niewiele zmienia, nie? Wystarczy jeden strzał. No, fajnie, że dopadło. No jest akurat całkiem fajne. Ale no nie, nie, nie. Tutaj kurde. Na ten Wizegar już widzę, że on nie zrobi punktów. Nie ma jak ten Wizegar zrobić punktów. Terror. Ten terror co zbije siódemkę, nie? Okej. Zbił siódemeczkę. No dobra. To my teraz tak, lecimy z tym Erlandem. Przez przegady zarówno etos, jak i ślubów rycerskich. Nie wiem, czy dobry pomysł, że jak akurat zagrałem w to tam miejsce tutaj, nie zbiłem wcześniej tych drakarów, ale... Zostawmy to. No i teraz tak. Jak nie uderzy w nic, no to ta mewę, chociaż ona zaczyna z siódemką, nie? To i tak nie mam czym jej wzmocnić. Ja wzmocniam max do 7 punktów. Więc ta mewę i tak punktów mi już nie zrobi tutaj. Nie wiem, że trafi. Nie trafił. Nice. Very, very nice. Dobra, no to co? To wzmacniamy. To wzmacniamy. Wzmocnimy sobie tak. O, oh, fuck. To musimy wzmocnić sobie jeszcze tak. Poza siebów do żniw nie każdy będzie żyw. Pomścimy kalandę. Tutaj to w sumie obojętne, co będziesz uderzał. O! Wygraliśmy to. Sztos. To ich ulubiona krowa, nie ma zmiłu. Szczerze myślałem, że będzie tutaj trudniej, ale mamy to. Zgarnęliśmy to. No Wizegard trochę tam miał. 6 punkcików. Spoko. Spoko. Pierwszy meczek mamy wygrany, także widzimy się widzowie w drugim. Precyzyjne uderzonko mamy. No dobrze. Może smoki. Może smoki jakieś. Zobaczymy, zobaczymy. O, fajnie, że Mutant Banator na rączce. Iris ciągle nam się pcha. W ogóle dajcie znać widzowie, co sądzicie o... Może nie, że nowym położeniu kamery, ale po prostu o trochę zmienionej właśnie kamerze. Tutaj wszystko to zrobiłem na prośbę widza spod jednego z ostatnich komentarzy odnośnie właśnie tej kamery. No i faktycznie wydaje mi się, że teraz to trochę lepiej wygląda. Ale tak jak mówię, oczywiście dajcie znać widzowie, moi drodzy kochani, co wy o tym sądzicie. To. Skeldara na razie bym sobie zszedł. I zszedłbym może ze zwiadowcy. Okej. Dobra. Tylko teraz tak. Co my tu chcemy zagrać? W sensie chcemy dobrać. Może obrońcę dobierzemy? No, wydaje mi się, że obrońca to nie będzie zły pomysł, nie? Dobra. Więc faktycznie weźmy sobie tego obrońcę. Chowajmy oczywiście Iris, a bardziej to ją wyrzucimy. Więc spoko. I też oczywiście dajcie znać, co sądzicie o tym, co ostatnio Redzi przy nowej aktualizacji napisali o Gwentfinity, tak? Że będzie komisja. Bodajże tam 12 zmian możemy dokonać w ciągu jednego sezonu, o ile się nie mylę. Ale no właśnie, dokładnie nie pamiętam widzowie, tak? Niedawno tak naprawdę w sumie wróciłem z pracy, pierwsze co zrobiłem to właśnie zobaczyłem, co tam się zmieniło w gwincie, no i... O, ciekawe.
No i w sumie tak naprawdę w gwincie obecnie nie zmieniło się nic, widzowie. Dosłownie nie zmieniło się nic. Jakieś tam małe zmiany balansujące. Trochę potencjalnych buffów dla alchemii. Nagrywałem nią ostatnio. Znaczy w sumie to też niedawno. Ale oczywiście dajcie znać, widzowie, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze raz coś właśnie z tą alchemią. Jeśli tak, no to oczywiście ja najbardziej sobie to nagram. A jeśli nie, no to po prostu polecimy później z gwintowymi wyzwaniami, bo tak naprawdę trochę tutaj brakuje mi jakichś ciekawych pomysłów, a trochę tych wyzwań jeszcze mamy. Po wyzwankach najprawdopodobniej później polecimy sobie znowu z Wojną Krwi, a być może gdzieś tam właśnie w międzyczasie będę przeplatał jakieś deczki od siebie, jak trochę się, że tak powiem, ogram w tym nowym sezonie i coś tam pokombinuję sobie fajnego zrobić, tak? Jakkolwiek to brzmi trochę masomyślane mi wyszło, ale nieważne. Dobra, no teraz co? Mogę już sobie grać to, gdzie chcę tak naprawdę, tak? Zagrajmy sobie to tak. No szkoda, skoczył mi ten muta generator. Aczkolwiek... O kurw. Zapiął. Tutaj jeszcze mamy takie rzeczy. No dobra. Jak tak, to tak. Dalej ja to chcę wzmocnić. Żeby mi tego znowu... Kuźwa nie zabił, nie? Ale tutaj już raczej na to lidera nie użyjemy. Na tą czwórkę raczej już lidera nie użyję. Ryzykuję. Bo później może brakować mi tego. No tak, uderzył i teraz zaraz zaczepkę, nie? Więc tak czy siak mi to padło. Trochę szkoda. Ale dobra, my teraz zagramy sobie balistę. Naprzód zagrałem balistę, żeby on razu tutaj nam już pingowała. Kurde, szkoda, że to nie padło. Szkoda, że ten Vanadane nie padł mu. Ale no trudno się mówi. Teraz zagramy sobie kusznika. Panie Jeziora, czyżby zagrała wiewiórkę i wygnął moją onejromancję? Nie, mamy ostrze. I ostrze poszło w balistę. Dobrze, niech będzie. Jeszcze zejdziemy sobie z tego redańskiego łucznika. No i to jest mój pas w tym wypadku. Mam nadzieję, że nas nie przebija teraz. Cwaniak, dobra, no definitywnie pas. Liderem przebije? Nie przebije. Dobra, my to pasujemy. Trochę jest przypał, bo chciałem tą rundę wygrać, żeby później go wyblidować z tych zaczepek cholernych. A tak, on teraz to robi, nie? Dokładnie tak. Nawet lidera nie musiał dać, po prostu jeden tick mu wystarczył, więc trochę słabizna wyszła. No cóż, bywa i tak, widzowie, bywa i tak. Trochę nas tutaj oponent pokontrował, nie ma co. Dobra, jest Keldar. Fregatę out. To jest spoko, tylko że nie mam nic pod tą kartę, a ten Onager... Onager mógłbym ewentualnie wyrzucić. Dobra, wyrzućmy Onager. Okej, no to wyrzucimy tą balistę. O, wyrzucimy balistę, niestety. Niestety, ja jesteśmy tutaj zmuszeni balistę sobie wyrzucić. No ale dobra, pierwsze co robimy, to gramy obrońcę. Sirocco już stracił. Potencjalnie jeszcze jakieś oczyszczenie może mieć. Oczyszczonko może mieć. Jest to. Dobra. Coś tam mamy, widzowie. No i to bym chyba zostawił. Bo jak dobiorę teraz... Nie dobrałem. Co fajnie. No i dobra, stąd zagramy sobie królową. No Berengara nie mamy jedynie. Z takich trochę lepszych, mocniejszych kart. No i ten Erland też za dużo punktów nie zrobi. No nie zrobi ten Erland za dużo punktów. No trudno się mówi. Dobra. No to co, lecimy z obrońcą, nie? Lecimy z obrońcą. Lecimy z obrońcą i teraz szybciutko rzucamy sobie od razu zwiadowcę w kusznika i tyle. A jest Alisa. Lecimy z tym, lecimy z kusznikiem. Z Mewę później polecimy chyba. No wtedy Mewę mi się odpala dwukrotnie. Raz, dwa, trzy. Musiałbym teraz ją chyba w ogóle zagrać już. Tak, musiałbym chyba już teraz w ogóle ją zagrywać.
A do końca nie chcę tego robić. Ale dobra, zagrajmy ją. Nigdy nie zegniemy karku! Zagramy tą mewę już teraz. I Kaldara zagramy naprzód. Gramy Kaldara. I tutaj z innej karty teraz będę musiał zrezygnować. Pytanie jest, której? Mokusznika zagramy teraz. Później zagralibyśmy sobie Erlanda, Wizegerda. I na koniec zostaje ten Redański, nie? Tak bym to widział. Bo jednak Redańskiego zawsze w jakimś cwaniakiem może przenieść, gdyby go miał na łapie. Więc to nie jest dla nas dobre. No nie pierdziel. Sirocco i Pożogę jeszcze grał. Hit. Hit, widzowie. Hit, po prostu hit. No to chyba nas gościu tutaj zrobił jednak. Z tymi zaczepkami samymi nas gościu chyba porobił, nie? Takie coś mam dziwne przeczucie. Wystarczy jeden strzał. Takie coś mam, widzę, dziwne przeczucie, że nas porobił. Tak, tu już idealnie zaczepka jedną zbija. No, to jest GG chyba. Też tylko trzy te zaczepki, więc on właśnie zaciągnął. Ale ten mimo wszystko zbija wszystko, nie? Mimo wszystko zbija wszystko, trochę maso myślane, nieważne. Cierpienie ratuje ducha i wiąże nas razem. Trzeba bardzo szybko skakać i robić uniki. Lefrex trzeba mieć. No i Wizegard i Łucznik, ale Łucznik mało punktów robi. Strasznie mało punktów robi ten Łucznik. Ale dobra, no lecimy sobie pyk. 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 Jeśli nie będziesz wystarczająco szybki, wiatrak grzmotnie ci kijem. 47-35. On chyba jeszcze jedną zaczepkę powinien mieć na ręce. Chociaż nie, bo miał 4. Dwie w talii i dwie zagrał, nie? Więc dobra, tu już zaczepek chyba nie ma, gościu. Nie pierdzę, to jest jakiś... Aha, tak wyskoczyłeś, ze cwaniaczkiem. No to dobra, cwaniak to nie jest jakaś mocna karta. Więc spoko. Ale my też tu mamy słabitką kartę na ostatniej. Ale cóż zrobisz, jak nie zrobisz nic, nie? Ja nie wiem w ogóle, co tu chcę uderzać, tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem, zbijemy mu to. No ale może braknąć, widzowie, może braknąć. Może braknąć. Igni. Kurwa. Dwa punkty, rozumiecie? Ajajaj, ten cwaniak idealnie tam tą szóstkę ustawił. Ale no to tak czy siak chyba to robił, nie? Bo wtedy, gdyby nie przesunął tej szóstki z dołu, to chyba zniszczyłby w ogóle Erlanda. Czy nie? Czy źle mówię? Nie pamiętam, tam punktów było wtedy. No trudno, no niestety, drugi meczek przegrywamy o 2 punkty. No cóż, widzowie, tak czy siak, ten właśnie archetyp wyszedł właśnie z tą towarzyszem Iris i właśnie z Iris. Chciałem zrobić sobie wcześniej właśnie z Wizegardem również, w tamtym sezonie jeszcze. Ale potem już mówię, dobra, nie będziemy tak, jak mamy gwintowe wyzwania, no to już nie będę mieszał, nie będę robił też jakby deku od siebie, skupmy się wtedy na tych wyzwankach, co nie, tak sobie właśnie pomyślałem. Dlatego ten odcineczek, znaczy ten bardziej archetyp poleciał to właśnie jako pierwszy w nowym sezonie. A co dalej? No dalej nie wiem, co będzie na kanale. Znaczy w sensie... Kurwa. A co dalej? No to nie wiem. No zmiany w gwincie, jak widzieliście albo jeszcze nie widzieliście, są dość małe, dość znikome. Trochę buffów na alchemii było, więc nie wiem, czy o tym mówiłem na odcinku, już nie pamiętam, ale jeśli nie, no to jeśli oczywiście widzowie chcielibyście zobaczyć jeszcze jakiś deczek sobie tutaj z alchemią, trochę odnowioną, może trochę inna wersja niż ta, która była ostatnio na kanale, to piszcie, coś tam się pokmini. Jeśli nie,
to najprawdopodobniej na niedzielnym odcineczku pojawią się już gwintowe wyzwanka. Polecimy z tymi wyzwankami, więc jeśli macie jeszcze jakieś wyzwanka, to oczywiście piszcie. Im więcej, tym lepiej. A później wrócimy sobie po prostu do Wojny Krwi i ewentualnie gdzieś tam w międzyczasie może jakiś tam odcinek z Gwinta się będzie przeplatał. Zobaczymy. I też jeszcze raz przypomnę, dajcie znać oczywiście, co sądzicie o tej kamereczce teraz, jak, czy wam się podoba, czy jednak podobała wam się ta, że tak powiem, starszej odsłonie. Mi chyba jednak faktycznie wydaje się, że teraz ta kamerka wygląda o niebo lepiej. Ale no, wasze zdanie jest jakby najważniejsze. W ogóle teraz zauważyłem, że jakieś te fixy znowu robią, nie? Czy bardziej hotfixy w tym gwinciku, więc coś tutaj chyba im nie wyszło przy tych nowych zmianach, ale to jest dość częste gwincie, ale no cóż, bywa, jest jak jest. Także cóż. A, to nawet było teraz lista zmian dostępna, a wcześniej było, że rady dotyczącej balansu, więc tutaj oczywiście widzowie was zachęcam, jeśli chcecie, no to sobie poczytajcie, o co tam dokładnie chodzi w sprawie tej rady dotyczącej balansu i tak dalej, i tak dalej. Czy ja tam jakoś będę w tym się udzielał? Być może tak, czemu by nie? Dobra, także cóż widzę, w tym odcinku to było na tyle. Dzięki oczywiście, że byliście, fajnie, że paliście. Zostawcie lajka, zostawcie suba, sprawdźcie linki w opisie. Zostawcie również jakieś komentarze dla zasięgów. A my widzimy się już w niedzielę w kolejnych materiałach właśnie z Gwincika. Także see ya!